Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska oraz na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj, ostatni raz w roku 2023, spotykamy się z Kamilem Klimczakiem, aby podsumować ten mijający rok. Witaj Kamilu, czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce, witaj Rafale, witam Państwa. Przejdziemy przez ten ostatni rok, który był niewątpliwie bardzo obfity w wydarzenia. Zobaczymy, ile nam to zajmie. No właśnie. Zaczynamy od wydarzeń krajowych czy zagranicznych? No myślę, że zgodnie z uświęconą tradycją w mediach, najpierw strony krajowe. No dobrze. Co Twoim zdaniem było najważniejszym wydarzeniem w roku 2023? Jeżeli chodzi o wydarzenia polityczne, to niewątpliwie bym jednak postawił wybory i konsekwencje tych wyborów. Wybory, przypomnijmy, zwycięskie dla PiS-u, ale było to pyrrusowe zwycięstwo, ponieważ okazało się, że zwycięska partia nie ma tutaj zdolności koalicyjnych i nie jest w stanie stworzyć koalicji. I skończyło się to oczywiście tym, że dotychczasowa opozycja, mimo że tych wyborów poszczególne partie w jej skład wchodzące nie wygrały, no jednak stworzyła rząd Donalda Tuska. Potem może jeszcze przejdziemy do jakichś spraw związanych z różnymi sprawami ideowymi, ze sprawami, nie wiem, kościoła, ze sprawami środowisk narodowych, ale zacznijmy może od tej dużej polityki. Czy zgadzasz się ze mną, że te wybory, które de facto zakończyły 8-letnie rządy, dwie kadencje rządów PiS-u były najważniejszym wydarzeniem w tym roku? Myślę, że na pewno no, koniec 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości z tym epizodem jeszcze miesięcznym przeciągania tych wszystkich, czy nawet dwumiesięcznym przeciągania wszystkich procedur po wyborach do granic możliwości. No to jest jednak koniec pewnej epoki, koniec pewnej epoki, jeśli chodzi o politykę polską. Nie jest to wcale taki koniec, jakbyśmy sobie wyobrażali. Ja tu bym się zgodził z profesorem Wielomskim, który to chyba u ciebie mówił, że może nawet niedobrze się stało, że Platforma z Trzecią Drogą wygrały za mało i musiały jeszcze dokooptować do rządu lewicę. To nam się odbije moim zdaniem czkawką. No zresztą pierwsze już tygodnie tego rządu pokazują, że no lepiej już było. Ja szczerze mówiąc mówiłem, że rządy Platformy dla nas, dla środowisk narodowych nie były tak szkodliwe jak rządy PiS-u i ja tą opinię dalej podtrzymuję, że to ostatnie 8 lat dla środowisk narodowych było dużo bardziej szkodliwych, aniżeli poprzednie 8 lat rządów w koalicji PO-PSL, ponieważ no, tam mieliśmy wroga zewnętrznego, mieliśmy czasem represje policyjne, ale tu mieliśmy też po pewnym czasie już znowu represje policyjne itd., itd., ale mieliśmy też do czynienia z tak zwaną dywersją ideologiczną, co jest moim zdaniem jeszcze groźniejsze. Natomiast szykuje się w perspektywie może nie najbliższych miesięcy, ale powiedzmy pół roku, może po wakacjach, że ten rząd okaże się jeszcze bardziej dla nas toksyczny. No właśnie z tego powodu, że jest tam ten element lewicowy, że jest ten komponent tej tak zwanej nowej lewicy, czy w zasadzie należałoby powiedzieć nowego lewactwa. I no, to może stanowić poważne zagrożenie. Natomiast no, widzimy, że tu na razie dochodzi do walk o koryto, na razie dochodzi do zmian kosmetycznych. Być może będzie różnica po prostu w tempie. Ja szczerze mówiąc uważam na przykład, że w kwestii integracji europejskiej ten rząd jest o tyle lepszy, że on będzie o tym prawdopodobnie mówił
Może nie w 100% otwarcie, ale na pewno bardziej otwarcie niż rząd Morawieckiego, który różne rzeczy podpisywał w Brukseli, a potem mówił, że wcale nie podpisał, że to nie jego ręka złapana za rękę, krzyczał tak Morawiecki. Więc to jest rzeczywiście najważniejsze wydarzenie tego roku. No i to też pokazuje, jak nie robić polityki, bo wydaje się, że PiS do końca wierzył, że on jest w stanie tą trzecią kadencję, mimo swojej byle jakości i samodzielnie tą trzecią kadencję jest w stanie wygrać, zwalczał swoich potencjalnych koalicjantów, no i ma co chciał, można by powiedzieć. Więc no cóż, proszę Państwa, lepiej już było. Lepiej już było, należy się na to przygotować, ale jednocześnie tu element prognozy. Mamy wybory samorządowe, mamy wybory europejskie i może się okazać już wiosną tego roku, tym bardziej, że różne niekorzystne podwyżki, bardzo niekorzystne czynniki ekonomiczne, zwłaszcza jeśli chodzi chociażby o ceny paliw już rosną od 1 stycznia. Z powodu wzrostu opłaty paliwowej, wsparcie dla odbiorców ciepła i energii elektrycznej jest utrzymywane tylko do 30 czerwca. No całkowicie przypadkowo, proszę Państwa, raptem kilka tygodni po wyborach europarlamentarnych odczujemy dobrodziejstwa nowej władzy na naszych rachunkach za prąd, no potem za ogrzewanie, wiadomo, w lecie raczej się nie grzeje, ale potem w kolejnym sezonie grzewczym. I może się okazać, że ten układ polityczny nie przetrwa, a gwoździem do trumny mogą się okazać wybory prezydenckie w jeszcze kolejnym 2025 roku, ale to będzie na pewno czas gorący, w związku z czym również czas, który trzeba wykorzystać. Będą rosnąć niezadowolenia, będzie rosnąć niezadowolenie społeczne i trzeba po prostu będzie to niezadowolenie społecznie zdyskontować. No niestety ten rok to też kompromitacja totalna Konfederacji, która się skompromitowała jako reprezentacja kontrsystemu. Okazało się, że przy tym stoliku, który mieli wywracać, się całkiem wygodnie siedzi. W związku z tym, no ja uważam, że to powinien być, znaczy Konfederacja może sobie dalej istnieć i żyć, natomiast ona już przepoczwarza się na naszych oczach w partię kompletnie systemową, no czego symbolem jest powrót do ław sejmowych Przemysława Wiplera, bez którego momentami mam wrażenie, Sławomir Mentzen nie bardzo wie, co zrobić. Ja też uważam, że ten stolik to jest taki, a wręcz anegdotyczny. Oni planowali Mentzen z Bosakiem ten stolik przewracać. Teraz się okazało, że to Grzegorz Braun wywraca stolik, przy którym oni rzeczywiście się rozsiedli, popijają piwko Mentzena, słuchają oczywiście cennych rad Wiplera. Co i jakiś czas pojawiają się też tam inne postaci, ale chyba generalnie rzeczywiście już mniej istotne. I tu wydaje mi się, że warto, jeżeli już mówimy o polityce i o ewentualnie jakichś ważnych zmianach, ważnych też wydarzeniach, to nazwałbym to efekt Brauna. To znaczy to co Grzegorz Braun nazywa interwencjami poselskimi, jednak okazuje się, że no, staje się czymś bardzo istotnym politycznie, bardzo istotnym medialnie, też ma duże przesłanie ideowe i wydaje się, że jest to pewien nowy sposób uprawiania polityki, bo Bosak z Mentzenem pokazali stary sposób uprawiania polityki, że się coś zapowiada,
A potem się tego nie realizuje. No, zapowiadali wywrócić stolik. Ten stolik ma się dobrze. Zachwiał się trochę po interwencji Grzegorza Brauna. No ale Chanukę szybko zapalono po raz kolejny i wszystko wróciło do normy. Ja w pewnym sensie tak troszeczkę też oceniam te wybory, że tak naprawdę nic się nie zmieniło, tylko że wcześniej ta przekładanka PiS-PO, PO-PiS, prawda, no była realizowana. Teraz w zasadzie, jeżeli bierzemy pod uwagę, że jest to ta scena polityczna postsolidarnościowa, że z jednej strony są odwołujący się do tradycji solidarności tak zwani prawicowcy, a z drugiej strony tak zwani liberałowie i lewicowcy różnego rodzaju, to tak naprawdę tu się niewiele zmienia. Myślę, że kłótnie i spory, jakich jesteśmy świadkami, dotyczą spraw akurat niepolitycznych. Bo tutaj konsensus w sprawie pewnego liberalizmu politycznego, zarówno Platformy, jak i PiSu, myślę, że jest osiągnięty. W sprawach polityki europejskiej również nie ma tu większych różnic. W sprawach stosunku do NATO i Stanów Zjednoczonych wydaje się, że też. W sprawach wojny na Ukrainie, a wcześniej tak zwanej pandemii, te środowiska mówiły w zasadzie jednym głosem. Spory, jeżeli wynikają, no to są spory o sprawy personalne i o sprawy finansowe. Czyli tutaj ideowego, politycznego sporu nie ma. Dojście do mediów, zarobki w tych mediach, dojście do spółek Skarbu Państwa. No, te wszystkie sprawy związane z taką bieżączką polityczną, tak, oczywiście, tu o to się kłócą, wszyscy się aż palą, żeby się do tego dorwać. Natomiast jeżeli się spojrzy na sprawy ideowe, to niestety jest to, jak to niektórzy mówią, to są dwie strony tego samego liberalnego czy tam solidarnościowego medalu. Co gorsza, wiele środowisk narodowych w tym kierunku zmierza i środowiska narodowe, które są nam w pewnym sensie najbliższe, tym bardziej ubolewamy, że ulegają właśnie wpływom. No, przez ostatnie 8 lat oczywiście największy wpływ na te środowiska miał PiS. Teraz zobaczymy, czy ta strona liberalno-lewicowa też będzie próbowała oddziaływać i czy zrobi to równie skutecznie jak PiS. Natomiast wejście do środowisk narodowych PiSu, czyli to, co ty nazwałeś dywersją ideologiczną, no będziemy jeszcze przez, myślę, wiele, nie tylko miesięcy, ale może i lat musieli się z tym uporać. I nie wiadomo, czy się w ogóle z tym uporamy, bo nadal są narodowcy, którzy uważają, że klęska PiSu to jest coś najgorszego, co mogło spotkać środowiska narodowe. Ja uważam, że coś najgorszego to byłaby ta petryfikacja tego państwa po PiS, tego państwa, to państwa, które zmienia tylko te strony medalu. I w zasadzie to się stało. Czyli tak naprawdę wynik tych wyborów z punktu widzenia narodowców, patriotów, ludzi związanych z szeroko rozumianych kontrsystemem, no na pewno jest to zły wynik. Bo kłótnie, spory, okupacje, jakieś demonstracje,
jakieś interwencje, czy to w gmachu telewizji, czy polskiej agencji prasowej, czy w innych miejscach, no pokazują, że tu w ogóle w tym dyskursie spraw związanych z narodem, spraw związanych z ideą narodową, z polityką jakąś prawicową, z jakąś ideą tożsamościową, no prawie, że tam miejsca na to nie ma. Są kłótnie o stołki, są kłótnie o wpływy, są kłótnie oczywiście o pieniądze. Jeżeli się nie odsunie ostatecznie za ileś tam lat, no bo wiadomo, że to jest proces na wiele lat, zarówno PiS-u, jak i PO, i będzie się tolerować tylko zmiany pomiędzy tymi środowiskami politycznymi w strukturach władzy, dopóki nie odsuniemy PiS-PO od rządu w Polsce, dopóty żadnych zmian na lepsze, i na przykład ja się nie spodziewam. No ja też nie będę się spodziewał nic dobrego ze strony środowisk, już chyba je należy określić jasno postnarodowymi, bo oni nawet ornamentyki nie zachowują w wielu miejscach już, takie środowiska jak czy to, no z jednej strony niejaki Bąkiewicz asystujący posłowi Mateckiemu w interwencjach w telewizji polskiej, czy z drugiej strony, no właśnie różne bosaki i inne, które kajają się i przepraszają za interwencję gaśnicową Grzegorza Brauna. Tak jak powiedziałem, mamy mnóstwo środowisk postnarodowych. To już są środowiska postnarodowe. Momentami już chyba uprawiają, mam wrażenie, postpolitykę. I z tej mąki chleba nie będzie. To już należy sobie jasno powiedzieć. Tak jak powiedziałem, Konfederacja z ładnej kontrsystemowej poczwarki, myśleliśmy, że to jakiś motyl z tego wyjdzie, a wychodzi taka paskudna ćma, podobna do tych wszystkich, które teraz oglądamy w polityce. Więc na co to nam? Niestety, w Konfederacji do tych wyborów wiosennych nic się nie zmieni. Nie zmieni się układ sił. Ja uważam, że też nie zmieni się i po wyborach, bo tam panowie już umieją liczyć głosy i sobie zapewnią taki układ. No i mam wrażenie, teraz jesteśmy w ogóle świadkami takiej gry w cykora. To już od dłuższego czasu, znaczy Grzegorz Braun momentami prowokuje, żeby może jednak go wyrzucono, czy też testuje swoich koalicjantów, a koalicjanci właśnie glanują Grzegorza Brauna i liczą na to, że on sam sobie pójdzie. No, należałoby może po prostu rozejść się w końcu, no, a tak tworzy się niestety, mówię to z bólem, Grzegorz Braun w tym momencie żeruje tą już systemową Konfederację i to jest duży minus. Myślę, że w środowiskach narodowych jest więcej jeszcze innych problemów. No, odżywają też spory wokół na przykład spraw geostrategicznych, na przykład stosunek do Rosji jest bardzo różny, różnych środowisk, od tego skrajnie antyrosyjskiego, który demonstruje ta postnarodowa część Konfederacji, po skrajnie prorosyjskie też deklaracje, które zwłaszcza w dzisiejszych czasach muszą budzić pewne zażenowanie. Sprawy również idei narodowej, jej związku z katolicyzmem też są bardzo różnie jak gdyby rozumiane. Na przykład, no przypomnę dosyć ważne wydarzenie w naszych środowiskach, jakim była dyskusja z panią profesor Raźny na temat między innymi Jana Pawła II, na temat kościoła. To było chyba w kwietniu mijającego roku, w której miałem przyjemność uczestniczyć. Myślę, że ta dyskusja pokazała,
jak niektóre osoby, które no, są zaliczane do środowisk narodowych, tak jak pani profesor Raźny, w sposób kompletnie bezkrytyczny patrzą na przykład na modernizm w kościele, na rolę Jana Pawła II, niektórych rzeczy albo nie dostrzegają, albo starają się zinterpretować tak, jakby, no nie wiem, Jan Paweł II był przykładem wręcz narodowca polskiego i wykładnią polskiego interesu narodowego w tamtych latach, kiedy był arcybiskupem w Krakowie. Natomiast wiemy, ja to wiem z osobistych rozmów w latach na przykład 80. i 90. XX wieku z narodowcami z Krakowa, jak i trudno było w ogóle o środowiskom narodowym, zarówno tym przedwojennym, czyli tej starszej generacji, jak i młodzieży narodowej w Krakowie w latach właśnie 80. i 90. w ogóle funkcjonować. Że pałac arcybiskupi bynajmniej nie był ich sojusznikiem, wręcz czuło się, że Karol Wojtyła i w ogóle Kuria Krakowska wspierają przede wszystkim opcję piłsudczykowską, no i oczywiście opcję, no jakby to nazwać, neofitów z Tygodnika Powszechnego, no może nie tak całkiem neofitów, bo no, to byli najczęściej osoby z rodzin frankistowskich, czyli o tradycji już począwszy od XVII-XVIII wieku, prawda, którzy przechodzili na katolicyzm. Formalnie od kilku pokoleń, a nawet kilkunastu są katolikami, natomiast tworzą ten Tygodnik Powszechny i tu zawsze tak jak zresztą powiedziałem na tym spotkaniu z panią profesor Raźny, Janowi Pawłowi II, wcześniejszemu kardynałowi krakowskiemu, było znacznie bliżej do tych środowisk modernistycznych, tych środowisk frankistowskich, czy tych środowisk wprost żydowskich, niż do polskich narodowców, polskich patriotów. No, to znaczy, trzeba powiedzieć, że tutaj modernizm katolicki okupujący struktury kościoła się kompromituje. Kwestia tego, kto to zobaczy w porę. No, niestety obawiam się, że część przynajmniej osób starszej daty nie będzie w stanie dostrzec tej zmiany, jaka się dokonała. Że o ile Kościół przez no wieki, można by powiedzieć, był instytucją propolską, to teraz staje się no, niestety w dużej mierze strukturą antynarodową, strukturą, która będzie raczej zwalczała te wartości tradycyjne, narodowe. No tu wydarzenie sprzed kilku dni, deklaracja o tym, że mają być w kościele błogosławione związki sodomickie, to jest tylko kolejny kamyczek do ogródka. Tego się już naprawdę bardzo dużo nazbierało. No i no tu widzimy pewnego rodzaju przebudzenie. Niestety jest przebudzenie na razie w wąskich kręgach. Te wąskie kręgi, można powiedzieć, się coraz bardziej rozszerzają, to widzimy, no ale mimo wszystko mamy do czynienia też po prostu z olbrzymim procesem laicyzacji i myślę, że no, w perspektywie może 20, może 30 lat Kościół Polski stanie się podobną wydmuszką jak Kościół na Zachodzie. Mówię oczywiście o tych oficjalnych strukturach, tak jak powiedziałem, okupowanych przez modernistów. No i właśnie pytanie, czy szukamy prawdziwego kościoła, czy trwamy przy strukturach będących wydmuszką.
W tym roku mam wrażenie, ten proces może nie tyle nabrał nowego tempa, no ale cały czas przyspiesza. Cały czas przyspiesza. Polscy hierarchowie walczą dumnie o to, żeby swoich kolegów dogonić z zachodu. Na razie im to aż tak bardzo nie wychodzi, no ale jest pod tym względem coraz gorzej, chociaż można by powiedzieć, że im gorzej, tym lepiej, im więcej takich modernistycznych fikołków, tym więcej osób otworzy oczy po prostu. No ale to nie jest kwestia, która się stanę tutaj, która stanęła na agendzie w tym roku czy w ubiegłym, tak? No, pierwszy taki atak na środowiska narodowe ze strony tych hierarchów kościelnych, to był, ja wiem, rok 2017 czy 18. Więc to jest proces bardzo długi i skomplikowany. No właśnie, i w sprawach tego rewolucyjnych zmian w Kościele i upadku tak naprawdę instytucji małżeństwa, coraz bardziej te lewackie i liberalne pomysły na różne rodziny patchworkowe czy inne tego typu pomysły przebijają się do kościoła i to jest najbardziej zatrważające, że tak naprawdę nie ma już takiego miejsca, którym zawsze był kościół, ale już przestał być, gdzie można się udać po pomoc, po prawdę, po dobrą, zdrową wykładnię. I wiary katolickiej, ale też moralności, ale też filozofii, także różnych rozwiązań, nauk społecznych. Już niestety encykliki społeczne papieży przedsoborowych idą w zapomnienie, natomiast to, co po soborze reprezentowało papiestwo, reprezentował Watykan, no już ma niewiele wspólnego z tradycją katolicką. I tym sposobem może przejdźmy trochę do spraw międzynarodowych, bo sprawy Kościoła, sprawy wiary są bardzo ważnymi i dla naszego środowiska narodowego, i w ogóle dla Polski, ale to jest problem nie tylko Polski, tylko jest to problem światowy, sprawa Kościoła, sprawa kondycji Kościoła katolickiego. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia międzynarodowe, no to myślę, że tu też nie będzie jakiegoś wielkiego zaskoczenia. Najważniejsze były wydarzenia związane z konfliktem na Ukrainie. Oraz konfliktem nowym, starym, bo trwającym od 75 lat, ale niektórzy mówią, że ten konflikt znowu rozpalił się 2 miesiące, no już ponad 2 miesiące temu, w Strefie Gazy, czyli na ziemi palestyńskiej. Czy uważasz, że oprócz właśnie teraz Palestyny, a wcześniej w pierwszej połowie roku, zwłaszcza Ukrainy, są jeszcze jakieś inne bardzo ważne miejsca, o których warto w kontekście roku 2023 powiedzieć? No, tych miejsc jest całe mnóstwo. Oczywiście Ukraina, konflikt, który ewidentnie zmierza do zakończenia, zmierza do wygaszenia lub przynajmniej zamrożenia. Ten ostatni scenariusz byłby dla nas chyba najbardziej fatalnym scenariuszem. No, trudno sobie wyobrazić. Co będzie, jeśli będziemy mieli za swoją wschodnią granicą państwo upadłe i to państwo, które dalej będzie państwem frontowym? No gorzej jeszcze, jeśli my byśmy się mieli stać tym państwem frontowym, ale widać, że no, z jednej strony na szczęście to zmierza do zakończenia, no ale z drugiej strony, czy do tego państwa upadłego te miliony Ukraińców, które u nas się zadomowiły, będą chciały wrócić?
Śmiem wątpić. No i za chwilę będziemy mieli intensyfikację już obecnych problemów etnicznych w Polsce. Natomiast no, ewidentnie uwaga światowa właśnie przenosi się na Bliski Wschód, powiedzmy ogólnie, bo to już nie tylko wojna w Gazie, to w zasadzie paraliż teraz żeglugi, jakiego dokonują jemeńscy Huti, paraliż żeglugi na Morzu Czerwonym. I to jest kolejny punkt zapalny. Tam jest taka sieć powiązań, że no wiadomo, że jastrzębie izraelscy ostrzą sobie zęby do wojny z Iranem. No i to jest recepta tak naprawdę na trzecią wojnę światową. Ta być może już się rozpoczęła, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Trzecia wojna światowa zresztą też się rozpoczynała od tak, miała swoje takie, druga wojna światowa, przepraszam, miała takie swoje wojny zapowiadające, tak. Wojna domowa w Hiszpanii, wojna w Chinach i tak dalej, i tak dalej. Więc być może już ten proces został uruchomiony, no wzmaga się konfrontacja również gospodarcza Chin i ich sojuszników ze Stanami Zjednoczonymi. No i są oczywiście też pomniejsze konflikty, jak ten, który za chwilę chyba zaowocuje starciami zbrojnymi, wenezuelsko-gujański, no już bardzo blisko granic Stanów Zjednoczonych, więc na pewno tam dojdzie do interwencji. No już Stany Zjednoczone próbowały obalać władzę w Wenezueli i im to nie wyszło. Zresztą teraz mamy na przykład do czynienia też z próbą przewrotu kolorowej rewolucji w Serbii, o czym mało kto mówi. To też jest bardzo ważny temat, jeszcze go nie zgłębiłem tak szczegółowo, ale jest próba obalenia władz serbskich, które uznano za niewystarczająco spolegliwe wobec tak zwanego Zachodu. Pytanie, gdzie my się w tym wszystkim znajdziemy, bo możemy się znaleźć po prostu na pierwszej linii frontu, by wiązać Rosję. Problem polega na tym, i znowu wrócę do tych kwestii też poniekąd naszej polityki wewnętrznej, że tutaj w Polsce mamy wizję polityki bezalternatywnej, zresztą przez ostatnie 2 lata zwłaszcza, a przez ostatnie kilkadziesiąt lat w ogóle jest wtłaczana z różną intensywnością myśl o tym, że no, Rosja będzie zawsze naszym wrogiem. To powtarza również właśnie duża część tego koncesjonowanego kontrsystemu i nie ma w ogóle myśli o budowie alternatywy. No, pomyślenie jest zbrodnią, jak mawiał klasyk. Więc my tu moim zdaniem się zbliżamy do trzeciej wojny światowej, no, której konsekwencje mogą być bardzo różne. Od jakichś wstrząsów gospodarczych, migracyjnych, no, po jakieś totalne zniszczenie. I trzeba powiedzieć, że to, co widzimy w migawkach telewizyjnych z Ukrainy, no to jest i tak ta wojna na Ukrainie jest w sumie wojną dosyć ograniczoną. A obawiam się, że jeśli my zostaniemy w tą wojnę wplątani, no ta władza może będzie miała trochę więcej instynktu samozachowawczego, bo gdyby pisowcy byli u władzy, to byśmy mieli u siebie w momencie wplątania w jakieś akty wojenne Ukrainy razy 10. Czy ze spraw międzynarodowych coś byś jeszcze dorzucił, czy powiedzmy to mniej więcej do tego, żeśmy się ograniczyli, co do tej pory zostało powiedziane? Z mojej strony to tyle. Kamilu, no nie wiem, pewnie po nowym roku będziemy kontynuować nasze różne rozważania. Być może. Myślę, że możemy lądować już, tak. Tym bardziej, że czas nam tu
się No, kończy. więc ja myślę, że nie ma sensu szukać kolejnych tematów. Wszystkie najważniejsze żeśmy omówili. Przegląd roku, że tak powiem, się dokonał. Dziękuję bardzo za ostatnią w tym roku no, rozmowę i mam nadzieję, że od początku stycznia zaczniemy kontynuować to, co się wydarzy już w roku pańskim 2024. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Kamil Klimczak. Dziękuję Ci bardzo, Kamilu. Dziękuję Rafale, dziękuję Państwu. Do zobaczenia czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Zachęcamy do subskrypcji naszych kanałów, do wspierania ich finansowo, do wspierania ich swoimi subskrypcjami. Zachęcamy do zakupu książek w tych miejscach, gdzie Centrum Edukacyjne Polska, a także Chrobry Szlak proponują nabywanie tych książek. Ja oczywiście najbardziej polecam książki związane z naszym wydawnictwem. Dwie ostatnie książki dotyczą postaci obozu narodowego. Jędrzej Giertych, pokłosie konferencji ze stycznia 2023 roku i Bolesław Piasecki, pokłosie konferencji z kwietnia 2022 roku, a także książki bardzo aktualne tematycznie wobec sytuacji na Bliskim Wschodzie i nie tylko. Hitler założycielem Izraela, Henneke Kardela, a także źródła finansowe komunizmu i nazizmu, Pierre de Villemarais. Dziękuję bardzo i zachęcam do skorzystania z naszej oferty i medialnej, i książkowej. Wszystkiego dobrego na nowy rok, szczęśliwego nowego roku. Z Panem Bogiem.